Dziennik informuje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego montuje na pocztach specjalne skanery, dzięki którym będzie mogła zbierać informacje o adresatach i nadawcach listów. Po co i komu takie informacje, to tajemnica. A próbując rozwikłać tę tajemnicę, udowodnimy za chwilę Państwu, ile osób i ile instytucji codziennie nas śledzi. Choć wcale sobie tego nie życzymy. Jakub Sobieniowski. Maszyna sortująca listy nie jest ściśle tajna. Teoretycznie wiadomo o niej dużo. Wiadomo, że wystarczy adres napisany ręcznie, bez nazwiska, by odpowiednio przydzieliła list i opisała go kodem paskowym. Na przykład ten kod to adres, murowana goślina. Ale maszyna może więcej i to już tajemnica. Nic na ten temat nie wiadomo. To niepotrzebne. Jak ustalił dziennik, maszyna potrafi przeprowadzić wstępne badanie grafologiczne. Potrafi ustalić, ile i jakiego typu przesyłek trafiło do jednego adresata. A te wszystkie dane potrafi zebrać i wykorzystać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I dlatego wskazuje poczcie, jakie maszyny kupić. Żadnych nielegalnych baz danych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie tworzy. Z odpowiedzi można tylko wnioskować, że jakieś zbiory są, ale szczegółów ustalić się nie da. Ani w ABW, ani na poczcie. Mogę jedynie zapewnić, że poczta jako narodowy operator przestrzega przepisów prawa. Współpraca poczty ze służbami specjalnymi to nic nowego i zaskakującego, choć czasami budzi zdziwienie. Z tego co wiem również od tej jednostki ABW, które to telefony komórkowe, tak zwane telefony kodujące, za grube miliony złotych zostały zakupione i dzisiaj nie są wykorzystywane. Leżą w sejfach u pracowników, którym zostały przydzielone. Sprawą zajął się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Nie szuka oszczędności i szczegółów przetargów. Szuka odpowiedzi na jedno pytanie. Czy tam są tworzone zbiory danych? Kto w tym momencie przetwarza te dane? Mówiąc wprost, jeśli za zgodą sądu agenci ABW wyciągają z tej maszyny dane dotyczące podejrzanego, to wszystko jest w porządku, jeśli zbierają informacje o innych, nie. Generalne stosowanie wobec wszystkich byłoby niedopuszczalne prawnie i konstytucyjnie. Ponadto groziłoby odpowiedzialnością karną. ABW nie może przekraczać pewnych granic. Tyle, że pewne informacje o nas są zbierane i magazynowane, nawet przez kilka lat. Każdy telefon i SMS, każde kliknięcie i ruch w internecie. W Polsce jest może jedno miejsce, gdzie trudno kogoś namierzyć. Tak, że życie w pięknych polskich Bieszczadach. Ale nawet w Bieszczadach ktoś z telefonem komórkowym byłby namierzony. Wystarczy go mieć, a nadajniki go dokładnie wskażą, tak jak byłego ministra w drodze do Mariota. Ale tam w namierzanie była zaangażowana machina państwa, a my sprawdziliśmy, jak we Wrocławiu na tej krótkiej trasie można kogoś obserwować bez pomocy służb. To nasza wrocławska reporterka. Obserwowało ją 12 kamer, tylko miejskich i drugie tyle prywatnych. Gdyby się postarać, można by odczytać, jaki wyskakuje numer, ale służby namierzą, do kogo dzwoniła. A jeśli zdecyduje się użyć samochodu, to są jeszcze kamery na skrzyżowaniach, na stacjach benzynowych, a sprawdzenie transakcji za pomocą karty to pestka dla służb. Pracodawca też wiedział, kiedy wyjechała na zdjęcia. Ma oczywiście elektroniczny identyfikator. I jeszcze jedno, satelitarno-komputerowy amerykański system Echelon. Pewnie poddał wstępnej analizie jej rozmowę telefoniczną. W dużym uproszczeniu działa na zasadzie maszyny sortującej w Poznaniu. Sortuje rozmowy na całym świecie. Teraz pozostaje tylko dbać o to, by podglądanie, podsłuchiwanie i analizowanie tych wszystkich informacji też pozostawało pod kontrolą, bo niestety zachowanie pełnej anonimowości oznaczałoby rezygnację ze wszystkiego innego. Jakub Sobieniowski, Fakty.